Dzień dobry, Wawrzyniec Zakrzewski, Radio Tok FM. Panowie ministrowie, obaj wspomnieliście o tym, że za tym zalewem ukraińskiego zboża na polski rynek stoją głównie jakieś koncerny międzynarodowe. Czy jesteście w stanie panowie mniej więcej powiedzieć, co to są za firmy, czy ten udział tych firm właśnie w zalewie polskiego rynku to jest jakby dominujący, czy też mamy do czynienia z sytuacją taką, że także są jakieś inne podmioty, które to zboże ukraińskie do Polski sprowadza? Panie redaktorze, jeśli można. My oczywiście, być może pan minister Kowalski, jako że jest wiceministrem rolnictwa, posiada tutaj pełniejszą wiedzę, operuje tak samo w oparciu o miarodajne, jak sądzę, dane, które czerpie z polskich mediów, wskazujące na to, że na Ukrainie prowadzą działalność też duże koncerny zachodnie, jeśli chodzi o rynek rolny, jak również niemały udział, zawsze wiemy o tym, mieli też tam tak zwani oligarchowie. I w jednym i drugim wypadku, czy to dotyczy oligarchów ukraińskich, czy to dotyczy koncernów zachodnich, ja jestem jak najbardziej za tym, aby oni również osiągali należny im zysk za włożoną pracę. To jest normalna sytuacja gospodarcza i życzę im sukcesu, ale nie może to się odbywać kosztem polskich rolników. To jest oczywista oczywistość. Oni pewnie też płacą jakieś podatki, to jest też pewnie w interesie państwa ukraińskiego, no ale naszym pierwszym obowiązkiem jest dbać o naszych obywateli w sytuacji, kiedy zagląda im bieda w oczy. I tak jak panu wspomniałem, polski rząd podejmuje decyzje najdalej idące, jeśli chodzi o pomoc materialną do Ukrainy. I są nawet opinie, niedawno jeden z think tanków niemieckich skądinąd wskazał, że właśnie w relacji do PKB to Polska jest państwem, które udziela największego, udzieliła realnie największego wsparcia Ukrainie, biorąc pod uwagę wymiar finansowy tego wsparcia. Jestem uczestnikiem też kolegialnego gremium, jak jest Rada Ministrów, i uczestniczę we wszystkich decyzjach wsparcia i również tych, które są związane z przekazywaniem uzbrojenia dla Ukrainy. Czasami są to trudne decyzje, ale postępujemy właśnie w myśl zasady, że napadnięte państwo należy wesprzeć. Natomiast mamy tu do czynienia z zupełnie inną sytuacją, ponieważ to wsparcie, o którym mówimy, zaczyna przybierać postać zagrażającą realnie egzystencji polskiego rolnictwa i polskich rolników. I dzieje się poprzez pewien egoizm ze strony Unii Europejskiej, która akurat w odróżnieniu od sądownictwa, gdzie nie ma żadnych kompetencji, a tu się wtrąca w sposób bezprawny w obszar naszego sądownictwa, akurat w obszarze rolnictwa ma wszelkie kompetencje, bo one zostały przekazane przez państwo w ramach procesu tworzenia kompetencji unijnych wspólnych. I Unia Europejska w sposób egoistyczny przegląda się, że na Polskę spada główny ciężar dystrybucji tego rodzaju zboża i jego przechowywania. No na to nie może być zgody i domagamy się, by Unia Europejska zrezygnowała z tego swojego egoizmu i bezduszności i uruchomiła pewną procedurę, którą mogłaby uruchomić z urzędu. Bez wniosku państwa polskiego, przecież znane są w Unii Europejskiej, w Brukseli, te okoliczności, o których tu mówimy. Znane jest w Brukseli ogromne zaangażowanie Polski w pomoc dla Ukrainy. Znane jest w Brukseli, że to, że jesteśmy liderem, jeśli chodzi o pomoc sprzętu militarnego w Europie, i znane jest to, że jesteśmy liderem, jeśli chodzi o pomoc humanitarną dla osób, które uciekły z Ukrainy, głównie kobiet i dzieci. A mimo to w sposób egoistycznie Unia Europejska wykorzystuje tę sytuację i nie uruchamia tych procedur, które powinna by bronić w tej chwili zagrożonych egzystencją polskich rolników. Panie ministrze, bardzo proszę kolejną To jeszcze jakby pan minister się powiedział o to, kto, że tak powiem, de facto sprowadza to zboże do... To jest bardzo ważne pytanie. Dysponentem informacji oczywiście jest Ministerstwo Finansów i tam zachęcam o zadawanie tego pytania. Natomiast brak, tak jak powiedział pan minister Zbigniew Ziobro, reakcji Komisji Europejskiej na szkodę polskich rolników, na szkodę producentów rzepaku i producentów zbóż, co w mojej ocenie, zgodnie z posiadanymi informacjami, jest w dużej części na korzyść właśnie zagranicznych koncernów, jest znamienne. Ale oprócz tego oczywiście jest też, i to jest proceder, o którym mówią rolnicy, mówią w mediach społecznościowych, mówią na protestach, chociażby w piątek, na proteście w Nysie, w moim województwie opolskim, w moim okręgu wyborczym, rolnicy spotkali się przed jedną z polskich firm, która ich zdaniem sprowadza kukurydzę z Ukrainy. I na czele koncernu tego, które zdaniem rolników opolskich sprowadza ukraińską kukurydzę, stoi nie kto inny jak były
poseł i senator Polskiego Stronnictwa Ludowego, działacz PSL-u pan Komorowski. W tym koncernie również pracuje jako prezes Polskich Młynów pan Waldemar Pawlak. Polskie Stronnictwo Ludowe, które w sposób cyniczny składa wniosek o odwołanie pana ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka, milczy, kiedy w ciągu ostatnich kilku miesięcy zadajemy proste pytanie. Czy działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego, stojący na czele firm handlujących zbożem, tak właśnie jak w Gościnowicach w Nysie, w powiecie nyskim, kupowali zboże ukraińskie, czy rzepak ukraiński, czy polskie? PSL tutaj milczy. Szanowni Państwo, ktoś to zboże w Polsce importuje. Jeżeli rozmawiam z rolnikami z Namysłowa i widzę, przychodzą do mnie z płaczem i pokazują mi zrywane kontrakty na odbiór polskiej kukurydzy przez koncerny. Zrywane i płacone są jeszcze odszkodowania, bo się opłaca niektórym koncernom sprowadzać kukurydzę z Ukrainy. To jest płacz wielu polskich rolników. I na to, szanowni państwo, nie może być zgody. Dlatego w ramach procedury ochrony polskiego rynku, interesów polskiego rolnika, wszczęcie procedury postępowania wyjaśniającego po to, żeby stworzyć mechanizmy handlowe, jeżeli chodzi o Unię Europejską Ochrony Polskiego Rolnika, z inicjatywy pana ministra Zbigniewa Ziobry, jest absolutnie fundamentalne z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony polskich rolników. W inny sposób, szanowni państwo, nie zatrzymamy tego kryzysu. Dziękuję bardzo.